Polsce z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów leczy się około 300 000 osób. Rocznie na tę chorobę zapada od 10 do 15 tysięcy Polaków. Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła, postępująca choroba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym, dotycząca układu ruchu. Na tę chorobę zapadają osoby najczęściej między 30 a 50 rokiem życia. Najczęstszymi objawami RZS jest ból i symetryczny obrzęk drobnych stawów rąk i stóp i towarzysząca temu sztywność poranna, czyli uczucie zesztywnienia w wyniku odpoczynku nocnego, często wielogodzinna. Według badania z 2011 roku czas od wystąpienia pierwszych objawów przez diagnostykę i wdrożenie leczenia wynosił aż 35 tygodni, z czego 12 tygodni pacjent czekał na wystawienie skierowania przez lekarza rodzinnego do lekarza reumatologa. Tak długie opóźnienie diagnostyczne stawia Polskę na ostatnim miejscu w Europie. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą przewlekłą. Nie można całkowicie jej wyleczyć, jednakże odpowiednio dobrane leczenie i wdrożone odpowiednio wcześniej może spowodować zahamowanie zmian i złagodzenie objawów choroby. Nieleczony RZS prowadzi do niepełnosprawności, inwalidztwa, a także przedwczesnej śmierci. Wprowadzono ogólnopolski program profilaktyki pierwotnej oraz wczesnego wykrywania RZS na lata 2017-2020. Na ten cel Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 17 milionów złotych. Oznacza to, że 30 000 pacjentów będzie mogło skorzystać z tego programu. Program zakłada, że w ciągu 6 tygodni lekarz rodzinny wykona podstawowe badania, takie jak morfologia, OB i CRP i skieruje pacjenta do ośrodka wczesnej diagnostyki. Tam lekarz reumatolog zdecyduje, czy leczyć pacjenta w kierunku RZS, czy z całym pakietem badań skierować pacjenta do ośrodka rodzinnego do dalszej obserwacji.